Dobrze, będę do bólu szczery. Wow, odpowiedziałem na pierwsze pytanie i nawet wiedziałem tytuł. Widziałem ostatnio dobry film. Marsjanin. Bardzo mi się podobał, nawet się przygotowałem do tego filmu w ten sposób, że przeczytałem książkę. Słyszałem też, że dobry film na podstawie książki to taki, który wiernie oddaje atmosferę tej książki. I akurat Marsjanin moim zdaniem się w 100% sprawdza. Jeżeli o to chodzi, jedyną taką delikatną zmianę, którą wyczułem, no to jest jednak taka być może trochę amerykańska zachowawczość polityczna, że władze przedstawione w książce, które tam naciskały, żeby jednak ukrywać prawdę przed zespołem kosmonautów, no trochę są pozytywnie przedstawione w filmie niż w książce. Ale to być może obronił aktor, bo aktorzy czasami też potrafią na no, swoją osobowością, swoim wdziękiem, gdzieś nawet te najbardziej nieprzyjemne postaci ocieplić. Nie mam swojego ulubionego filmu, chociaż mam specjalne filmy. Takim specjalnym filmem na przykład dla mnie jest absolwent Nikolsa. Może dlatego, że obejrzałem go wielokrotnie i, i kilka razy z rzędu. Poszedłem wtedy na wagary, byłem nieszczęśliwie zakochany. I wszystko pasowało. I na tych wagarach w kinie Illusion chowałem się przed bileterem, żeby mnie nie wy, wy, wyprosili z kina. Wtedy jeszcze nie sprzątano po popcornie, bo nikt nie jadł popcornu. Więc udało mi się przetrwać kilka seansów. Pamiętam też taki swój moment, gdzie się tak niezwykle emocjonowałem, że wydawało mi się, że bohaterowie filmowi to oni dają przykład. Tak? Że jeżeli w kinie aktor czy tam postać tak postąpiła w jakiejś sytuacji życiowej, to tak trzeba. Nie rozumiałem tego, że to jest po prostu jakiś, jakaś historia jakiegoś człowieka, który akurat tak zdecydował, a nie inaczej. Wydawało mi się, że, 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 że to są odpowiedzi na, te, na, na, ten, na to pytanie, które każdy co jakiś czas sobie zadaje, a szczególnie kiedy ma się kilkanaście lat. Jak żyć? Ja y, uwielbiam komedie. Dobre, na których się śmieję. Te to najgłupsze. Te to z Sandlerem. Naprawdę, niestety, przyznaję się. Don't mess with Zohan. E, Czy nie zazieraj z fryzjerem, no to przyznaję się teraz że właściwie e, obnażyłem się absolutnie. To jest bardzo. To jest film, który mnie śmieszy też. <grym> Uwielbiam Leslie Nielsena w, w całej w, serii e, na miałem okazję wielokrotnie podstawiać głos za Ediego Marfiego. I to też była, to było takie doświadczenie aktorskie, bo on w tych w, w wszystkich filmach, tej całej serii Doktora Dolittle. E, on tak szybko gra, tak szybko zmienia nastrój, tak szybko potrafi, jak z karabinu maszynowego wypowiadać słowa, a jednak język polski ma wielokrotnie więcej kul w tej, w tej, w tej serii karabinu maszynowego, więc wymagało to ode mnie jakiejś wyjątkowej sprawności technicznej, ale też mam wrażenie, że się od niego dużo nauczyłem. Sandlera też podkładałem yy, i to też jakiś mój nauczyciel można powiedzieć. A Ben Stiller? Hmm. To jest nawet człowiek, którego widziałem na własne oczy i miałem ochotę do niego podejść i powiedzieć Cześć Ben, jestem twoim polskim głosem, ale nie miałem odwagi. E, miałem też okazję e, w, w, w jego tej serii o e, muzeum, Noc w muzeum, podkładać głos. I to są... Takie filmy, które sam osobiście lubię też. To, wbrew pozorom, czy łatwo mnie wzruszyć, jest bardzo intymne pytanie, bo jak się przyznam, na jakich scenach w kinie płakałem, no to po prostu obnażę się jeszcze bardziej niż przyznając się do tego, że y, nie zadzieraj z fryzjerem, nie śmieszy. Ale skoro już zacząłem się tak obnażać, to striptease do końca niech będzie. W Braveheart płaczę, jak y, małe dziecko woła tato. <grym>, od razu, nie wiem, może muzycznie to jest podbudowane na tyle, że, e, że ten moment tak niezwykle działa. E, lubię się nawet wzruszyć w kinie. Są takie momenty, kiedy tak to gardło ściska, i, i widzę, że jestem manipulowany na maksa przez e, dobrych rzemieślników budujących nastrój filmowy, ale lubię to. I szczerze mówiąc, e, bro, biorąc udział w, w takich filmach, które też za gardło ścisnęły, Miałem z tego tytułu satysfakcję, że wziąłem udział w tej manipulacji emocjami, ale przecież po to przychodzimy do kina, żeby coś przeżyć, prawda, żeby się wzruszyć, żeby się pośmiać, albo żeby się zastanowić. Gdzieś mam wrażenie, że gust w ogóle, mi taka świadomość tego, co się podoba, kształtuje się w, w, w młodości, albo nawet. Wczesnej młodości, ponieważ, jakbym miał wymieniać swoich ulubionych aktorów, no to to będą aktorzy, którzy dzisiaj są już bardzo starszego pokolenia. E, I to będzie Al Pacino na pewno, e, którego uwielbiam za kilka ról, e, za zapach kobiety, na przykład. I gdzieś on odkrył we mnie taką bardzo prostą e, prawdę, że grając jakąś rolę. E, Należy mieć też taką scenę, w której się kawa na ławę wprost wykłada, co ja gram. I taką sceną w zapachu kobiety jest scena dla mnie, kiedy Al Pacino, jako niewidomy e, wojskowy, e, szybko i sprawnie składa pistolet. I on w tej scenie po prostu zagrał, że jest niewidomy, bardzo wiarygodnie i że jest doświadczonym wojskowym. Więc Od tego czasu, jak ten film zobaczyłem, to jak dostaję jakąś rolę, że, że jestem lekarzem, to męczę, męczę e, twórców, żeby mi taką bardzo lekarską scenę napisali, gdzie będę mógł udowodnić, że jestem sprawnym lekarzem. No, akurat powiedziałem, ale jak jestem księdzem, to muszę też umiejętnie <laughs> robić pewne rzeczy, które robi ksiądz. Znaczy, mówię, mówię jakieś banały, tak? No bo kto nie lubi De Niro albo kto nie lubi Dustina Hoffmana, ale tak. Myślę, że ten Dustin Hoffman też jest powodem, dla którego zostałem aktorem, bo ten film Absolvent, który widziałem kilkanaście razy, był też takim momentem zachwytu nad taką prawdą aktorstwa. Znaczy ja pewnie wtedy byłem troszkę, jakby nie, nie, nie rozumiałem, że ten sposób, Układu kamery, że ten rodzaj, rodzaj montażu, że ta naturalność po prostu idąca za, za czymś, co dla mnie było nowe, za, za, za stylem Nichols'a jako reżysera, że to także potęgowało prawdę aktorstwa Dustina Hoffmana. Ale ja jakoś tak się zabrałem, miałem wrażenie, że to po prostu oglądam dokument, że jest takie to prawdziwe. Zrozumia... Dotknęło mnie to e, e, bardzo i też to moje marzenia o byciu aktorem gdzieś tam się spotęgowały dzięki temu. A teraz aktorki. Bardzo lubię piękne aktorki. Nie jestem w tym pewnie oryginalny. Myślę, że aktorki mają wiele, o wiele więcej emocjonalności w sobie. E, i, e, I to ich aktorstwo jest takie bardziej. E, w, w, jest gdzieś, myślę, że dla facetów trudniejsze technicznie. Czyli ja oglądając aktorkę, która potrafi się w mgnieniu oka rozpłakać czy też złamać psychicznie, jak na przykład Natalie Portman w Czarnym Łabędziu, Black Swan. Dobrze. Tam jest taka scena, kiedy ona. W, w, w ubikacji nagle dostaje takiego załamania nerwowego no to jest coś, moim zdaniem niemożliwego do zagrania dla faceta że ja osobiście w kinie nie widziałem tak emocjonalnie zagranej e, sytuacji przez, e, przez aktora e, będąc sam aktorem wiem, że to są najtrudniejsze rzeczy ten moment, kiedy taką bańkę emocjonalną przynosi się na plan i to jest taka bomba, która może wybuchnąć raz Czyli taką sceną, o, oprócz Natalii Portman, jest taka scena, którą zagrała Angelina Jolie w filmie Oszukana. Nie pamiętam dokładnie, tak chyba była jeszcze wtedy na wrotkach w tej, w, tej, w, 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 w tej swojej pracy i dostaje chyba telefon. W każdym razie to jest ten moment pęk pęknięcia, no, który świadczy o, o wyjątkowej technice. Znaczy ja myślę, że to jest taka technika, która jest na pograniczu jakiegoś własnego. Hmm, Jakichś jak, jak, takich metod aktorskich, które dotykają czegoś własnego. Że to, to, to na takiej zasadzie, skup się nad czymś, y, y, co cię w życiu złamało, y, y, i przypomnij sobie stan z y, tamtej własnej historii, bo to jest tak autentyczne, że to nie może być tylko technicznie zagrane. To musi być związane z umiejętnością właśnie technicznego opanowania. Ja stoję tu w świetle, y, y, na tyle znam swój organizm, że w porę nacisnę pewien klawisz. Ale jak coś takiego wybuchnie i pójdzie później ta fala własnych emocji, to ja sobie nie wyobrażam tego kolejnego dubla, w którym to będzie tak autentyczne. Znaczy myślę, że takie kino polskie, które dotyka naszej prawdy, które jest takie troszkę półdokumentalne, które daje aktorom grać tak, że nie widzimy, że grają. I takim przedstawicielem jest na pewno Smarzowski. To jest, jak oglądam jego filmy, to, to on mnie dotykają taką. Taką prawdę. Ja wierzę, wierzę, wierzę. mimo że widzę w tym oczywiście, analizując potem jakąś tam filmową manipulację. Coś tam jest nie do końca prawdziwe, coś tam jest nadmuchane bardziej. Ale to jest, to jest kino, które e, dotyka, no, które gdzieś zabiera, które się zo, zo, zostaje w człowieku. Bardzo lubię widzieć swoich kolegów, którzy grają wielkie role. Bartka, Bartka Topę jak oglądam i, i znam go przecież prywatnie i potem mogę docenić go jako, jako aktora, to jest takie fajne, że się widzi. Widzi się swojego kolegę, który nie używa tylko i wyłącznie swojego behawioryzmu, tylko gdzieś coś wykreował, ale tak wykreował, że to jest naturalne. Jeżeli chodzi o gust filmowy, to ja jestem naprawdę przedstawicielem większości i sam mam świadomość, że mówię tak, o, wybi wybieram nazwiska czy tytuły, no to jest takie, takie bardzo, że tak powiem, E, mało oryginalne, e, chociaż naprawdę widziałem też Felliniego. <laughs> ja akord też mi się podobał. E, ale, mm, e, ale jeżeli chodzi o, 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 o to, że f, można powiedzieć, fachowiec, jak ogląda e, e, no coś, co zna od podszewki. Zapominam. Znaczy uważam, że dobry film to taki, w którym się przestaje analizować. Tylko się jest po prostu takim widzem, no. tym jedzącym popcorn, albo nie jedzącym, tylko przeżywającym, przeżywa, przeżywającym akcję. To potem, wychodząc z kina, mam, mam tę analizę, jak to ona, czy on zagrał, jak, jak to było zrobione. Oczywiście to jest kłopowisko myśli, ale na tych nudnych filmach raczej analizuję, gdzie był błąd, dlaczego to, to nie działa. Bo to, co ma działać, to jest, to jest historia, która z nas pociąga po prostu. Myślę, że kino potrafi, jak, tak samo jak literatura potrafi być dla nas takim troszkę psychologiem, psychoanalitykiem, z którym sobie rozmawiamy, yy, tylko że to on nam opowiada, a my myślimy o tym, co nam mówi. Jesteśmy psychoanalitykami, <noise> którzy sami siebie leczą w ten sposób. Zapraszam do kin. Wszystkiego dobrego i zdrowia życzę. Psychicznego przede wszystkim.